ogromnymi i tajemniczymi głębinami naszej planety leży świat pełen sekretów czekających na odkrycie. Ocean, który pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi, skrywa tajemnice, które od wieków fascynują odkrywców, naukowców i poszukiwaczy przygód. Od starożytnych wraków statków po dziwne stworzenia, które wyzwalają naszą wyobraźnię, głębokie wody oceanu to prawdziwy skarbiec niezwykłych znalezisk. Jakie starożytne skarby i dziwaczne stworzenia mogą czaić się w oceanie, fascynując odkrywców, naukowców i poszukiwaczy przygód przez wieki? Dołącz do nas, aby odkryć 20 niesamowitych odkryć w oceanie. Będzie sporo dość kontrowersyjnych odkryć, dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę, żeby YouTube nie ograniczył zasięgów. Napisz komentarz skarb, a przypnę ci serduszko. Na samym końcu, jak zawsze, najbardziej szokujące rzeczy. Najgłębiej żyjąca ryba. Przez wiele lat naukowcy eksplorują Rów Mariański, odkrywając niesamowite znaleziska. Ta głęboka morska depresja, położona w zachodnim Pacyfiku w pobliżu Marianów, jest znana jako najgłębsza na świecie, sięgając niemal 11 tysięcy metrów poniżej powierzchni oceanu. W najniższym punkcie ciśnienie wody osiąga niesamowite 108 megapaskali, ponad 1000 razy większe niż normalne ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Mimo tych ekstremalnych warunków, życie tam kwitnie. W 2016 roku ekspedycja badawcza prowadzona przez Narodową Administrację Oceaniczną i Atmosferyczną na pokładzie statku badawczego Okeanos Explorer wyruszyła, aby zbadać Rów Mariański. Na głębokościach przekraczających 6 tysięcy metrów naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia, najgłębiej żyjącą rybę, jaką kiedykolwiek zarejestrowano. Należąca do rodziny Apogonidae, w obrębie rzędu okoniokształtnych, ryba ta jest wyjątkowo przystosowana do swojego środowiska. Ma spłaszczone, wydłużone ciało, małą głowę i płetwy. Jej przezroczysta, galaretowata skóra nie ma pęcherza pławnego, co pozwala jej przetrwać i rozwijać się w ogromnym ciśnieniu głębin oceanu, gdzie zamieszkuje głębokości od 2 do 6 tysięcy metrów. Nowy rekord dla najgłębiej żyjącej ryby znanej nauce. Podwodne miasto Xiang. W 1959 roku chińskie miasto Xiang zostało celowo zalane wodą i ostatecznie zapomniane. Jednak w 2001 roku nurkowie ponownie odkryli je po tym, jak chiński rząd zorganizował ekspedycję, aby zbadać to 600-letnie miasto, często nazywane Atlantydą Wschodu. Xiang, co w mandaryńskim oznacza lwi miasto, zostało zatopione, aby zrobić miejsce dla Tamy Shinan i jej elektrowni wodnej. To znaczące wydarzenie przesiedliło niemal 300 tysięcy ludzi, w tym rodziny, które mieszkały tam od pokoleń. Zainteresowanie tym podwodnym miastem ożyło w 2011 roku, kiedy chiński magazyn National Geography opublikował nigdy wcześniej niewidziane ilustracje i zdjęcia przedstawiające, jak Xiang mogło wyglądać w czasach swojej świetności. Mimo że miasto zajmowało mniej niż kilometr kwadratowy, miało 5 bram wejściowych zamiast tradycyjnych 4. Szerokie ulice Xiang były wyłożone 265 arkadami ozdobionymi misternymi kamiennymi rzeźbami smoków, lwów, feniksów i innych historycznych inskrypcji. Mury miasta pochodzą z XVI wieku, z niektórymi inskrypcjami datowanymi na 1777 rok. Co niezwykłe, mimo że miasto było pod wodą przez dziesięciolecia, Xiang pozostało niezwykle dobrze zachowane. Woda chroniła je przed słońcem, deszczem i wiatrem. Dziś doświadczeni nurkowie mogą zwiedzać te ruiny dzięki operatorom nurkowania takim jak Klub Nurkowy Zao i Big Blue, którzy organizują regularne nurkowania co roku między kwietniem a listopadem. Monument Yonaguni. W 1986 roku grupa przyjaciół pracujących w lokalnym biurze turystycznym wyruszyła na nurkowanie u wybrzeży wyspy Yonaguni w Japonii. Ich misją było zbadanie lokalnej populacji rekinów młotów i zidentyfikowanie idealnych miejsc do wizyt turystycznych. Zamiast napotkać rekiny, natknęli się na ciekawe formacje na dnie morskim, które przypominały architektoniczne struktury. To nieoczekiwane odkrycie szybko zyskało sławę jako monument Yonaguni.
Te ogromne kamienne formacje przypominały starożytne piramidy lub Stonehenge, wywołując spekulacje na temat ich pochodzenia. Wiele osób zastanawiało się, czy były to pozostałości nieznanej wcześniej cywilizacji, która kiedyś zamieszkiwała ten obszar tysiące lat temu. Co sprawiło, że to odkrycie było jeszcze bardziej interesujące, to fakt, że nie było żadnych oznak znaczących zmian poziomu morza, które mogłyby zatopić te struktury. To rodziło pytania, czy zostały zbudowane dziesiątki tysiącleci temu, sugerując zaawansowane techniki zarządzania wodą przez ich budowniczych? Czy też zapadły się z klifów przybrzeżnych do oceanu, stając się zanurzone z czasem? Alternatywna teoria sugeruje, że te formacje są po prostu wynikiem naturalnej erozji. Siły oceaniczne mogły rzeźbić piaskowiec przez tysiąclecia, tworząc skomplikowane kształty i krawędzie, które przypadkowo przypominają struktury stworzone przez człowieka. Rekin grenlandzki. Latem 2022 roku zespół badaczy z Międzynarodowego Uniwersytetu Florydy wyruszył na południowe wybrzeże Bahamów, aby oznaczyć rekiny tygrysie. Zamiast tego natknęli się na zaskakujące i niezwykłe odkrycie. Zamiast rekina tygrysiego złowili rekina grenlandzkiego, gatunek zwykle występujący w lodowatych wodach Arktyki, znany z tego, że żyje ponad 500 lat. Kiedy po raz pierwszy wyciągnęli rekina na powierzchnię, myśleli, że może być martwy. Spodziewając się zwykłego wyglądu rekina tygrysiego, byli w szoku, widząc rekina o blado-niebieskich oczach i czarnej, zużytej skórze. Kandydatka na doktorat, Devoni Kasana z Laboratorium Ekologii i Ochrony Drapieżników na Uniwersytecie, powiedziała NPR, że rekin wyglądał niezwykle staro. Niespodziewane złowienie pozostawiło naukowców zarówno zafascynowanych, jak i zdezorientowanych. Gdy rekin wynurzał się z głębin, widzieli ciemny kształt, który rósł coraz bardziej, aż w końcu przebił się przez powierzchnię. Mimo ich ogromnego doświadczenia w łowieniu, żadna z załogi nigdy wcześniej nie widziała czegoś takiego. Kasana wyjaśniła, że znalezienie rekina grenlandzkiego w przybrzeżnych wodach Bahamów sugeruje, że ten starożytny gatunek może zamieszkiwać tropikalne wody, jak również Arktykę. Gdy słońce zanurzało się poniżej horyzontu, rzucając pomarańczowy blask na spokojne morze, stary rybak Jiro zarzucił swoją sieć po raz ostatni. Westchnął, kolejny dzień z marnym połowem. Ale kiedy zaczął wciągać sieć, poczuł, że jest cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Walcząc, wciągnął sieć na swoją małą łódź, a w środku, splątane wśród zwykłych ryb i wodorostów, było coś niezwykłego. Stworzenie, jakiego Jiro nigdy wcześniej nie widział. Miało lśniące łuski, które odbijały kolory zachodzącego słońca i delikatne, przezroczyste skrzydła, które słabo trzepotały. Jego duże, świetliste oczy wpatrywały się w Jiro z nieziemską inteligencją. Serce Jiro zabiło szybciej. To nie było zwykłe morskie stworzenie. Ostrożnie rozplątał je, zauważając jego łagodną naturę mimo obcego wyglądu. Stworzenie wydawało miękki, melodyjny pomruk, wyrażający wdzięczność. Jiro, czując jego potrzeby, delikatnie umieścił je w wiadrze z morską wodą, zapewniając mu możliwość oddychania. Kiedy zapadła noc, stworzenie zaczęło delikatnie świecić, oświetlając łódź Jiro spokojnym światłem. Zafascynowany, obserwował, jak stworzenie leczy się samo. Jego łuski lśniły coraz jaśniej z każdą chwilą. Pomruk stawał się coraz głośniejszy, i nagle z stworzenia wystrzelił promień światła w niebo. Chwilę później z chmur wyłonił się masywny, smukły statek, unoszący się nad wodą. Wydawał niski pomruk, który współbrzmiał z pieśnią stworzenia. Promień światła otoczył stworzenie, unosząc je delikatnie z wiadra. Stworzenie zatrzymało się, spoglądając na Jiro swoimi inteligentnymi oczami, jakby dziękując mu raz jeszcze, po czym w błysku światła zniknęło. Statek zniknął w nocnym niebie, pozostawiając Jiro samego na łodzi. Jedynym dowodem na to spotkanie była jedna lśniąca łuska pozostawiona w tyle. Jakie sekrety kryło to obce stworzenie i czy Jiro kiedykolwiek spotka je ponownie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Karkas z Zuyomaru. W kwietniu 1977 roku u wybrzeży Nowej Zelandii japońscy rybacy na statku Zuyomaru dokonali niezwykłego odkrycia.
Używając linii trollingowej, wyciągnęli ogromną, nietypową tuszę. Stworzenie miało ponad 10 metrów długości i ważyło około 2 ton. Miało długą szyję, 4 wyraźne czerwone płetwy i ogon. Kapitan statku, mając przeciążony statek i czując nieprzyjemny zapach wydobywający się z tuszy, nakazał ją udokumentować za pomocą fotografii, a następnie wyrzucić z powrotem do morza. Jednak załoga, w tym oceanograf Michihiko Yano, zaprotestowała. Yano przypuszczał, że stworzenie mogło być plezjozaurem, starożytnym morskim gadem. Pomimo jego sugestii, aby przynieść tuszę na ląd do dalszych badań, kapitan pozostał nieugięty w swojej decyzji o jej wyrzuceniu. Po powrocie do domu Yano narysował stworzenie i szukał pomocy naukowców w jego identyfikacji. Japońscy naukowcy zauważyli jego podobieństwo do plezjozaura, ale zastanawiali się, jak takie prehistoryczne stworzenie mogło istnieć w XX wieku. Współcześni paleontolodzy sugerują, że to, co napotkali rybacy, prawdopodobnie było rozkładającą się tuszą rekina lub wieloryba, często mylonym z dawnymi dinozaurami z powodu ich rozdętego wyglądu. W 2014 roku doświadczony australijski rybak Kim Haskell wyruszył na wyprawę wędkarską u wybrzeży Queensland w towarzystwie swojego brata i siostrzeńca jako asystentów. Początkowo ich wyprawa wydawała się typowa. Mężczyźni łowili kilka małych ryb. Gdy przygotowywali się do powrotu do domu, nagle złapali coś niezwykle dużego. Kiedy w końcu wyciągnęli swoją zdobycz z wody, byli zdumieni. Był to duży tuńczyk z centralnym, przypominającym róg wyrostkiem na głowie. Kim, zaskoczony tym widokiem, zrobił kilka zdjęć jednorożca tuńczyka, zanim delikatnie wypuścił go z powrotem do oceanu. Po powrocie do domu Kim podzielił się zdjęciem tego dziwnego tuńczyka na mediach społecznościowych, podpisując je: "Ten tuńczyk z kolcem na głowie został złowiony na zewnętrznej rafie w pobliżu Cooktown, Queensland, Australia." Zdjęcie szybko stało się wiralem, wywołując poważną debatę online. Niektórzy spekulowali, że to wcale nie musi być tuńczyk, lecz jakiś rodzaj morskiego potwora, podczas gdy inni proponowali, że może to być nieznany wcześniej gatunek tuńczyka z nietypową adaptacją. Większość ekspertów uznała, że róg nie był naturalny, ale raczej ostry obiekt, na który natknęła się ryba. Niezwykle tuńczyk przeżył to zdarzenie, stając się wyjątkowym wydarzeniem nazwanym jednorożec tuńczyka. Najstarszy komputer świata, odkryty całkowicie zanurzony w wodach wokół greckiej wyspy Antikythera na początku XX wieku, ma interesującą historię. Początkowo znaleziony przez rybaków pod warstwami piasku i morza, ten starożytny urządzenie, znane dziś jako mechanizm z Antikythera, było cudem swojej epoki. Leżało wśród wraku starożytnego statku wraz z mnóstwem skarbów takich jak rzeźby, ceramika i monety. Grecki polityk Spyridon Steis odegrał kluczową rolę w odkryciu tego historycznego klejnotu. Pośród licznych artefaktów wydobytych z wraku, zardzewiały kawałek metalu przyciągnął uwagę Steisa. Okazał się on być częścią mechanizmu z Antikythera. Nie zdawał sobie sprawy, że ten artefakt będzie fascynować i intrygować naukowców przez dziesięciolecia. Korzystając z zaawansowanych technik, takich jak tomografia komputerowa i prześwietlenia rentgenowskie, badacze zgłębili skomplikowane mechanizmy tego starożytnego komputera pochodzącego z lat między 200 przed naszą erą a 70 przed naszą erą. Urządzenie zawierało około 30 kół zębatych, które sterowały tarczami śledzącymi ruchy ciał niebieskich, słońca, księżyca, planet, a nawet zaćmień. Obsługiwany przez korbę mechanizm pozwalał użytkownikom przewidywać wydarzenia astronomiczne, osiągnięcie nieosiągalne przez ponad tysiąclecie. W wyjątkowym odkryciu z 2016 roku badacze rozszyfrowali inskrypcję na urządzeniu, być może etykietę wyjaśniającą. Sugeruje to, że mechanizm z Antikythera mógł być masowo produkowany, z dołączonymi instrukcjami dla użytkowników, starożytnym narzędziem do zrozumienia kosmosu, zachowanym w zardzewiałym brązie i ukazującym wyobraźnię starożytnej greckiej technologii. Żółta brukowana droga do Atlantydy. Na początku 2022 roku oceanografowie na pokładzie głębinowego statku badawczego EV Nautilus dokonali zdumiewającego odkrycia.
Znaleźli coś, co wyglądało jak idealnie zachowana brukowana droga na dnie morza w pobliżu Hawajów. Ta tajemnicza droga znajdowała się w Papahanaumokuakea Marine National Monument, rozległym obszarze pełnym podwodnych wulkanicznych gór. 29 kwietnia 2022 roku badacze byli zdumieni, znajdując tę strukturę na głębokości 1376 metrów poniżej powierzchni, niedaleko szczytu podwodnej góry o nazwie Nuhaka. Odkrycie to było częścią ich ekspedycji Luihyaki Kakumu, a zespół uchwycił je na filmie podczas transmisji na żywo na YouTube. Jeden z naukowców humorystycznie nazwał to drogą do Atlantydy, co wywołało ekscytację i ciekawość wśród widzów. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy to może być dowód na istnienie legendarnego zaginionego miasta Atlantydy. Co ciekawe, tylko około 3% podwodnego łańcucha górskiego, który obejmuje ogromny obszar 583 tysięcy km kwadratowych, zostało zbadane. Pozostawia to mnóstwo miejsca na sekrety i niespodzianki, podsycając wyobraźnię o tym, co jeszcze może być ukryte tam na dole. Jednak badacze na pokładzie Nautilusa mieli bardziej naukowe wyjaśnienie. Uważali, że żółta brukowana droga była naturalną formacją stworzoną przez aktywność wulkaniczną. To, co początkowo wydawało się brukiem, później zidentyfikowano jako hialoklastyt, rodzaj skały wulkanicznej powstałej w wyniku erupcji o wysokiej energii. Przerażające stworzenie. W styczniu 2024 roku tajemnicze stworzenie zostało wyrzucone na brzeg plaży Pico de Oro w Centla, Meksyk. Jego wygląd zaskoczył mieszkańców i wzbudził ciekawość na całym świecie. W przeciwieństwie do jakiejkolwiek znanej ryby, to stworzenie miało nogi i długą szyję, ale to, co przyciągnęło największą uwagę, to ogromne kły wystające z jego paszczy. Zwłoki leżały w krzakach w pobliżu brzegu, prawdopodobnie przeniesione tam przez fale po niedawnej burzy. Sądząc po zaawansowanym stanie rozkładu, stworzenie było martwe od pewnego czasu. Zdjęcia tego dziwnego stworzenia szybko stały się wiralem w mediach społecznościowych, wywołując poruszenie wśród społeczności. Mieszkańcy obawiali się o mieszkańców morza, obawiając się nieznanych potworów czających się w pobliżu. Naukowcy jednak zapewniali opinię publiczną, że nie ma powodów do niepokoju. Sugerowali, że stworzenie prawdopodobnie było ssakiem, a nie potworem morskim, choć dokładna identyfikacja pozostawała niepewna. Wstępna analiza wskazywała na to, że mogło to być martwe foka, opierając się na jego cechach anatomicznych, ale lokalne wątpliwości utrzymywały się, ponieważ nie przeprowadzono ostatecznych testów laboratoryjnych w celu potwierdzenia tego wniosku. W związku z tym prawdziwa tożsamość stworzenia pozostawała tajemnicą, pozostawiając miejsce na spekulacje zarówno wśród ekspertów, jak i zainteresowanej publiczności. Tajemnicza złota kula. We wrześniu 2023 roku naukowcy z Narodowej Administracji Oceanic i Atmosferycznej dokonali niesamowitego odkrycia w Zatoce Alaska. Znaleźli dziwną złotą kulę na dnie morza. Ten intrygujący obiekt, który wprawił ekspertów w osłupienie, został potwierdzony jako biologicznego pochodzenia, ale jego dokładna natura pozostaje tajemnicą. Badacze wydobyli tę złotą kulę z wulkanu podmorskiego, znajdującego się na głębokości około 3300 metrów poniżej powierzchni oceanu, używając zdalnie sterowanego pojazdu. Kula, mająca około 10 cm średnicy, wydawała się być przymocowana do skały. Jednak kiedy została przyniesiona na powierzchnię, straciła swój kształt i zamieniła się w lepką masę. Naukowcy nie mogli się zgodzić, czym może być ta kula. Niektórzy sądzili, że może to być osłonka jajowa, podczas gdy inni sugerowali, że to może być gąbka lub coś zupełnie innego. Prawdziwa tożsamość tej złotej zagadki pozostaje nieznana. Dodatkową zagadką jest złoty kolor kuli. Badacze zauważyli, że skoro na takich głębokościach nie dociera naturalne światło, trudno zrozumieć, dlaczego niektóre kolory pojawiają się tak, jak się pojawiają w tych ciemnych, głębinowych środowiskach. Złota kula pozostaje fascynującą łamigłówką dla naukowców do rozwiązania. W 2011 roku szwedzka grupa eksploracyjna, znana z odnajdywania i odzyskiwania wraków statków, mapowała obszar na Morzu Bałtyckim między Szwecją a Finlandią.
podczas swojej misji natrafili na coś zdumiewającego. Odkryli ogromny, 60-metrowy szeroki, okrągły obiekt na dnie morskim. Obiekt ten miał rampy, schody i inne cechy, które wydawały się zbyt zorganizowane, by być naturalnie występującymi. Zespół próbował uchwycić więcej obrazów tego dziwnego obiektu, ale ich wysiłki zostały udaremnione przez dziwne zakłócenia elektroniczne. Skanowane obrazy pokazywały kształt nieprzypominający żadnej znanej jednostki pływającej zbudowanej w historii tego regionu. Te zakłócenia i tajemniczy kształt skłoniły niektórych do przekonania, że może to być statek pozaziemski. Dalsze badania jednak dostarczyły bardziej ziemskiego wyjaśnienia. Region ten jest bogaty w piaskowce i wulkaniczne skały, które zostały silnie zerodowane przez lodowce podczas epoki lodowcowej. Eksperci wierzą, że te naturalne siły mogły wyrzeźbić ten niezwykły kształt. Mimo tego wyjaśnienia, debata trwa na temat tego, czy anomalie Morza Bałtyckiego powstały naturalnie, czy może zostały stworzone przez kogoś lub coś celowo. Artysta rozdymki. Męskie rozdymki japońskie są niezrównanymi romantykami głębin oceanicznych. W 2013 roku naukowcy ujawnili ich zdumiewające poświęcenie. Te ryby niestrudzenie pracują dzień i noc, starannie tworząc skomplikowane, efemeryczne wzory na piaszczystym dnie oceanu. Ta artystyczna praca służy jednemu celowi – przyciągnięciu potencjalnych partnerek. Gdy nadchodzi czas znalezienia samicy, te rozdymki przechodzą w nadmierną aktywność, prezentując swoje twórcze umiejętności. Używając swoich płetw z precyzją, kręcą się i wibrują przez dni, rzeźbiąc dziesiątki dolin i grzbietów, które promieniują od centrum ich arcydzieła. Celem jest stworzenie wzoru tak precyzyjnego i skomplikowanego, że przyciągnie uwagę wymagającej samicy. Poświęcenie tych ryb zostało uchwycone w oszałamiających ujęciach w serialu dokumentalnym BBC Earth z 2014 roku Life Story, narratorem którego jest Sir David Attenborough. Gdy te rozdymki zaczynają swoją artystyczną pracę, nie mogą sobie pozwolić na przerwanie. Bezlitosne prądy oceaniczne zagrażają zniszczeniem ich ciężkiej pracy w każdej chwili, zmuszając je do ciągłej pracy, aż ich okrągłe dzieła, często rozciągające się na oszałamiające 2 metry w średnicy, zostaną w końcu ukończone. Pomimo ich skromnego rozmiaru, zazwyczaj nie przekraczającego 12 cm długości, te rozdymki tworzą skomplikowane, połączone wzory, które stanowią fascynujące podwodne dzieła sztuki. 2022 roku z głębin Morza Weddella wyłoniło się niezwykłe odkrycie – wrak statku Endurance, który zaginął ponad 100 lat temu. Statek zakończył swoją tragiczną podróż w 1915 roku, zmiażdżony przez nieustępliwy lud morski, co zmusiło Sir Ernesta Shackletona i jego załogę do porzucenia go i ucieczki na piechotę oraz w małych łodziach. Wrak zaginął w lodowatych głębinach, aż do niedawnego odkrycia przez zespół z Trustu Dziedzictwa Morskiego Fanda. Poszukiwania tego historycznego statku rozpoczęły się, gdy FMHT wysłał południowoafrykański lodołamacz Agulhas Dwubu, wyposażony w zaawansowane zdalnie sterowane pojazdy podwodne. Zespół rozpoczął żmudne poszukiwania. Dr John Shears, lider misji i doświadczony geograf polarny, barwnie opisał moment, gdy kamery po raz pierwszy ujawniły nazwę statku. Było to naprawdę oszałamiające doświadczenie. Znajdujący się na oszałamiającej głębokości, prawie 10 tysięcy stóp, pojazd podwodny spędził ponad 2 tygodnie, skrupulatnie przeszukując dno morskie w wyznaczonym obszarze, zanim w końcu odkrył zatopiony wrak. Co zdumiewające, odkrycie Endurance zbiegło się ze stuleciem pogrzebu Sir Ernesta Shackletona, będąc poruszającym przypomnieniem o trwającym dziedzictwie eksploracji Antarktydy. Pod ochroną Międzynarodowego Traktatu Antarktycznego miejsce, gdzie spoczywa Endurance, zostało uznane za pomnik, chroniąc go przed jakimikolwiek zakłóceniami. Syreny z Japonii w świątyni buddyjskiej Kenni Anduin. W Asakuchi, Japonia, w buddyjskiej świątyni Kenni Anduin znajduje się naprawdę niezwykły artefakt, mumia mierząca zaledwie 30 cm długości. To, co czyni tę mumię tak wyjątkową, to jej wygląd. Przypomina hybrydę człowieka lub małpy od pasa w górę, ale zamiast nóg ma rybi ogon. Ta unikalna istota zdobyła tytuł mumii syreny w lore świątyni.
Według notatki dołączonej do mumii, została ona rzekomo złapana przez rybaków w XVIII wieku. Nie wiedząc, co zrobić z tym niezwykłym odkryciem, zakonserwowali ją, susząc i później sprzedając zamożnej rodzinie w osadze. Przez pokolenia ta tajemnicza mumia pozostawała cennym dziedzictwem w rodzinie, aż została przekazana do świątyni na początku XX wieku. W 2023 roku naukowcy z Uniwersytetu Kurashiki Nauk i Sztuk rozpoczęli szczegółowe badania mumii. Ich analiza ujawniła zaskakujące szczegóły. Ogon ryby i szczęka pochodziły od drapieżnej ryby z rodziny granikowatych. Włosy syreny były zrobione z futra zwierzęcego, a jej ręce i szkielet złożono z różnych kości i papieru, co potwierdziło jej sztuczny charakter. Datowanie radiowęglowe określiło jej pochodzenie na około 140 lat temu, cementując jej status jako sprytnie wykonanej fałszywki, a nie naturalnie występującej istoty. Na głębokości ponad 4500 stóp pod powierzchnią oceanu zdalnie sterowany pojazd zarejestrował hipnotyzujące nagranie głębinowej kałamarnicy, która opiekuje się setkami perłowych jaj u wybrzeży Kalifornii w lipcu 2022 roku. To niezwykłe wydarzenie, zgłoszone przez Michel Starr dla Science Alert, było dopiero drugim przypadkiem w historii, kiedy naukowcy zaobserwowali takie zachowanie brodzenia u głębinowych kałamarnic. Pierwszy przypadek zarejestrowano w 2005 roku, gdy kałamarnica z rodzaju bata została zaobserwowana trzymająca skupisko prawie 400 jaj. Te kałamarnice, znane z zamieszkiwania różnych regionów oceanicznych, głównie żywią się krylem. Zazwyczaj samice kałamarnic składają swoje jaja na dnie morskim lub uwalniają je w galaretowatych masach dryfujących w otwartych wodach. Dlatego uchwycenie nagrania kałamarnicy aktywnie opiekującej się swoimi jajami jest wyjątkowo rzadkie, ponieważ te stworzenia zazwyczaj umierają wkrótce po złożeniu jaj. Obecnie tylko 3 gatunki kałamarnic są znane z tego, że wykazują takie zachowanie opiekuńcze, a naukowcy wciąż nie są pewni jego dokładnego celu ewolucyjnego. Jednak wierzą, że służy ono ochronie jaj przed drapieżnikami, zwiększając szanse na przeżycie młodych. Na podstawie tych niezwykłych obserwacji biolodzy teraz przypuszczają, że inne gatunki głębinowych kałamarnic mogą również angażować się w podobne zachowania brodzenia. U wybrzeży Kalifornii wody oceaniczne od dawna stanowią punkt centralny dla eksploracji, szczególnie dla licznych organizacji badawczych. Jednak pod koniec 2019 roku naukowcy z Monterey Bay Aquarium Research Institute dokonali niezwykłego odkrycia, które wzbudziło ich ciekawość. Dopiero w marcu 2021 roku mogli powrócić, aby w pełni zbadać to intrygujące znalezisko. Podczas operowania zdalnie sterowanym podwodnym pojazdem natknęli się na coś, co początkowo wydawało się być ciosaniem słonia, zakopanym w osadzie dna morskiego. Zagadkowym aspektem była jego lokalizacja, 300 km od brzegu i zanurzony na głębokości około 3000 metrów. Cały obiekt nie został odzyskany do 2021 roku, ujawniając niespodziankę jeszcze bardziej zadziwiającą niż przewidywano. Mierząc nieco ponad 1 metr długości, okazało się, że obiekt nie był ciosaniem słonia, lecz mamuta. Pomimo ponad 100 tysięcy lat, cios mamuta był zdumiewająco dobrze zachowany dzięki mroźnym temperaturom i intensywnemu ciśnieniu środowiska głębinowego. To nieoczekiwane odkrycie otworzyło drzwi do dalszych badań. Naukowcy mają nadzieję odkryć wiek mamuta, jego dietę, a być może nawet okoliczności jego śmierci, co stanowi linię badań znacznie wykraczającą poza typowe oczekiwania biologów morskich w ich badaniach oceanicznych. W 1985 roku kapitan czarterowej łodzi badał dno morskie około 8 km od wybrzeża Long Branch w New Jersey, gdy zaczął otrzymywać nietypowe odczyty. Używając magnetometru do poszukiwania metalowych obiektów pod wodą, odkrył coś znacznie większego i dziwniejszego niż się spodziewał. Zatrzymał łódź i próbował zanurzyć się na 27 metrów do obiektu, ale woda była początkowo zbyt mętna, aby cokolwiek zobaczyć. Przy drugiej próbie był zdumiony, znajdując 2 małe silniki lokomotyw stojące obok siebie na dnie morskim. Te lokomotywy, ustawione pionowo, stanowiły zagadkę. Jak 2 lokomotywy znalazły się w tym odległym miejscu oceanu?
Po bliższej inspekcji okazało się, że gwizdki i dzwonki zostały usunięte z silników. Okazało się, że były to rzadkie modele Planet 222 klasy, ważące 15 ton, wyprodukowane przez Seth Wilmar Union Works w połowie XVIII wieku. Tajemnica ich obecności została ostatecznie rozwikłana. Uważa się teraz, że te lokomotywy były transportowane statkiem z fabryki do Nowojorskiej i Erie Railroad, a podczas podróży złe warunki pogodowe spowodowały, że pociągi spadły z pokładu i znalazły swoje wodne miejsce spoczynku. W 2023 roku malezyjscy rybacy byli zdumieni, gdy natknęli się na unoszący się kawałek lądu w pobliżu Sumatry, ozdobiony różnorodnymi, dobrze rozwiniętymi roślinami. To niezwykłe zjawisko natychmiast wzbudziło ich ciekawość, co skłoniło ich do zgłoszenia swojego odkrycia lokalnym naukowcom do dalszych badań. Szybko zareagowali geolodzy, którzy zostali wysłani na miejsce, aby przeprowadzić dokładną analizę. Skrupulatnie zmierzyli wymiary unoszącej się wyspy, stwierdzając, że zajmuje ona niecałe 4 metry kwadratowe. Skład gleby został zbadany, ujawniając intrygujące szczegóły dotyczące jej zawartości mineralnej i przydatności do wzrostu roślin. Pływające wyspy, choć nie są szeroko nagłaśniane, są zaskakująco powszechne w oceanach świata. Mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym odłączonych części wybrzeża, wulkanicznych odłamków lub gęsto upakowanych mas wodorostów. Te naturalne tratwy różnią się znacznie wielkością, od małych plam po rozległe obszary, przekraczające 10 tysięcy metrów kwadratowych. To, co sprawia, że te pływające wyspy są naprawdę fascynujące, to ich dynamiczny charakter. Niektóre są jałowe i bez życia, przypominając dryfujące tratwy z odpadkami, podczas gdy inne wspierają tętniącą życiem ekosystem flory i fauny. Ten wyraźny kontrast w różnorodności biologicznej można przypisać zdolności wyspy do wspierania roślinności i zapewniania siedlisk dla życia morskiego. Mimo ich częstego występowania w rozległych przestrzeniach oceanu, spotkanie z pływającą wyspą pozostaje rzadkim widowiskiem. Horseshoe crabs, czyli skrzypłocze, to jedne z najbardziej interesujących stworzeń na Ziemi. Wyglądają niemal jakby przybyły z czasów dinozaurów do naszej współczesnej ery. Te stworzenia są żywymi skamieniałościami, zamieszkującymi naszą planetę od ponad 400 milionów lat. W przeciwieństwie do wielu innych pradawnych gatunków, które zniknęły w mrokach historii, skrzypłocze przetrwały. Przypominające kraby z ich skorupą i szczypcami, skrzypłocze należą do rzędu wodnych pajęczaków, znanych jako merostomata. Ich nazwa pochodzi od długiego, kolczastego ogona, cechy charakterystycznej od wieków. Z czasem te stworzenia urosły z pierwotnie małych rozmiarów do osiągania obecnie długości do 60 cm. Ich ciała składają się z głowotułowia i odwłoka, oba chronione przez 2 grzbietowe płytki. Skrzypłocze mają imponującą liczbę 24 nóg, z czego przednie 5 par służy zarówno do chwytania pożywienia, jak i poruszania się. Pozostałe 7 par, umieszczonych na odwłoku, przekształciło się w wyspecjalizowane płytki. Co ważne, ich krew wyróżnia się niebieskim kolorem z powodu obecności hemocyjaniny zamiast hemoglobiny. Ludzie aktywnie pozyskują krew skrzypłoczy dla jej koagulogenu, który skutecznie pomaga w walce z bakteriami i toksynami. Ta unikalna cecha podkreśla ich znaczenie w badaniach medycznych i wysiłkach na rzecz ochrony dzisiaj. Lady Lovibond to legendarna zjawa statku z 3 imponującymi masztami. Opowieść zanurzona w marynarskiej folklorze, pojawiająca się z mglistych mórz co pół wieku, nawiedzając opowieści żeglarzy od XVIII wieku. Saga rozpoczęła się dramatycznie w lutym 1748 roku, gdy kapitan Simon Reed wypłynął na pokładzie swojego szkunera z Anglii do Portugalii. Jego trasa przecinała niebezpieczne piaski Goodwin, znane ze swoich przesuwających się mielizn, które pochłonęły niezliczone statki przez nagłe burze i zdradliwe przypływy. Podczas tego fatalnego rejsu kapitan Reed, świętujący swoje niedawne małżeństwo, miał na pokładzie swoją żonę Annette. Jednak także na pokładzie był jego pierwszy oficer John Rivers, skrycie zakochany w Annette i rozgoryczony jej małżeństwem z Reedem. Jak to bywa, gdy Lady Lovibond zbliżała się do piasków Goodwin, Rivers, opanowany zazdrością, zamordował Beausan i celowo skierował statek na mieliznę. Statek rozbił się na mieliźnie, pochłaniając wszystkie dusze na pokładzie, w tym nowożeńców.
Początkowo uznane przez sądy za tragiczną wypadek, historia Lady Lovibond zniknęła w niepamięci, aż do 1848 roku, gdy rybacy zgłosili mrożący krew w żyłach widok. Trójmasztowy szkuner, materializujący się z powietrza, pędzący przez fale, zanim zniknął bez śladu. To upiorne wydarzenie powtarza się co pół wieku, jakby związane jakimś duchowym harmonogramem. Które z tych odkryć oceanicznych najbardziej Was fascynuje? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.